Kolejnego tematu, mianowicie projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku przedszkola nr 3 w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną modernizacją budynku. Proszę Panie Burmistrzu o przedstawienie tematu. Panie Przewodniczący, Pan pozwoli, mogę ja, bo ja przygotowałam ten projekt. Szanowni Państwo, w 2017 roku zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym dokonaliśmy wydatków na modernizację budynku przedszkola nr 3 w kwocie 519 959,99 groszy i niniejszym prosimy o przegłosowanie przekazania tych nakładów do przedszkola nr 3. Dobrze, dziękuję. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Finansów. Proszę Przewodniczącego o przedstawienie opinii. Opinia Komisji Finansów jest pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma pytań, dyskusję zamykam. Przejdźmy do głosowania. Panie Radny Awdziej, proszę o głosowanie. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku przedszkola nr 3 w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną modernizacją budynku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brał udział 20 radnych, z czego 20 było za. Stwierdzam, iż projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku przedszkola nr 3 w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną modernizacją budynku został powzięty. Dziękuję. Przejdźmy do kolejnego tematu, mianowicie projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku przedszkola nr 5 w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną budową przebudową i rozbudową budynku winda przyścienna. Proszę Pani Skarbnik. Tutaj analogicznie jak w przedszkolu numer 3 w 2017 roku zamontowana została winda przyścienna na wartość 222 840 zł i mniejszym prosimy o przegłosowanie przekazania nakładów tych do przedszkola numer 5. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Finansów. Proszę Przewodniczącego o przedstawienie opinii. Opinia Komisji Finansów jest pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma pytań, dyskusję zamykam. Przejdźmy do głosowania. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku przedszkola nr 5 w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną przebudową i rozbudową budynku winda przyścienna? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 20 radnych, z czego 20 było za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku przedszkola nr 5 w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną przebudową i rozbudową budynku winda przyścienna został powzięty.